Cześć, witam was na moim kanale i powitam was staropolskim przysłowiem „Święta, święta i po świętach szybko to minęło”. Można się tylko pocieszać tym, że ten tydzień pracy będzie nieco krótszy. No a wracając do raida, no to mamy informację o tym, co pojawi się w nowym patchu. Kolejne, mieliśmy już informację o tym, jak będzie wyglądać nowa fragmento-fuzja. Były informacje o dwóch rebalansach czempionów. Ale okazuje się, że będą jeszcze dwa sety zrebalansowane, więc o tym sobie powiemy. Ale dodatkowo mamy kilku nowych czempionów, dwóch mitycznych czempionów, ale będą też jeszcze poza fuzją dwie nowe legendy. I ten czempion, który najbardziej mi się podoba z tej, z tej grupy, wcale nie jest czempion mityczny. Także zapraszam Was na film. Zacznijmy od rebalansu dwóch setów. Także patch 8.4 Pewnie w czwartek będzie aktywny, bo w czwartek się fuzja zaczyna. I mamy tutaj rebalans setu Impulse i setu Zeal. Oba te sety są to sety dostępne w Live Arena. Więc pewnie niewiele osób ma jakoś dużą styczność z tym setem, bo raczej Live Arena nie należy do najpopularniejszych. Obszarów w tej grze, ale zobaczmy, czy tymi zmianami zachęcą graczy do tego, żeby więcej czasu tam spędzać, bo szczerze Wam powiem, do tej pory, mimo że zacząłem robić life Arena zdecydowanie częściej, to nie robię jej dla tych setów, robię to dla primal shardów, robię to dla, dla bonusów do great hola. No i zobaczmy. Pierwszy set Impulse to jest jeden z dwóch setów. I co tutaj się działo? Do tej pory jest to czteroelementowy set, który daje nam 12% do spidu i 30% szans na, na, na to, że z cooldown, zredukujemy cooldown jakiegoś skillu o jedną turę, czyli to jest takie połączenie reflex z, ze speed setem. Problem był tutaj taki, że, mamy, że, to są czteroelementowe, że to jest czteroelementowy set, bo jeżeli komuś Kogoś budujemy z jak największym speedem, no to przecież będziemy brać Speed Set, ewentualnie Divine Speed, gdzie mamy dwa elementy i każdy dwa dają nam plus 12, tutaj więc tracimy 12% do speedu. A jeżeli chcemy redukować cooldowny na naszych czempionach, no to bierzemy Reflex Set, który daje 40%, a nie 30%, więc jest to takie połączenie, które nie jest, nie sprawdza się ani dobrze w jednej, ani w drugiej formie. Instinct set jest też podobny takim przykładem, gdzie on też daje y, speed i, redu i nie, ignorowanie defensu Ale ponownie tam jak chcemy komuś defense ignorować, chcemy budować kogoś pod jako nukera To weźmiemy Savage albo y, Lethal, bo ignorują więcej defensów, więc tamten set też jest Setem słabym. On jest dobry na początku, ale potem traci jakiekolwiek użycie. No więc zobaczmy co tutaj zmieniają. No i bo to jest bardzo dobra zmiana, ponieważ z czteroelementowego setu robią dwuelementowy set i będzie dawał nam plus 12 do speedu, plus 12% szansy na zredukowanie cooldownu o jedną turę. Więc mamy taki speed set na sterydach. Bo zwiększa speed tak samo, ale daje nam dodatkową szansę na redukowanie cooldownu. Więc w tym momencie możemy założyć komuś reflex set, dając mu 40%, a potem dwa elementy impulse, dając kolejne 12%, 12 szansy na redukowanie. Tak to się nie będzie dodawać to będą dwie osobne szanse. Do tego, jeżeli jeszcze dołożymy refresh, akcesoria refresh. No to naprawdę szanse na zredukowanie cooldown albo na to, żeby cooldown nie wszedł będą naprawdę, naprawdę fajne. Także to jest bardzo dobra zmiana. Mocno podnosi wartość tego setu. To na plus. Zobaczmy, jak to się dzieje w przypadku Zeal Do tej pory też cztery elementy dawały nam 25% do crit damage i 7,5% obrażeń, więcej za każdy 25% HP, które champion. Miał, czyli tak, im więcej HP mieliśmy, tym więcej Dodatkowych obrażeń zadawaliśmy Problem z tym setem był Czy nadal jest taki Że to się nie umywa do setów e, takich jak, e, jak e, Savage czy lethal To dawało więcej obrażeń tylko u Niektórych championów Zwłaszcza takich, którzy już ignorowali bardzo dużo defensu Wtedy można było myśleć nad tym setem, ale generalnie ten set nie miał szans z, z tymi setami, które wymieniałem. I co tutaj się zmienia? To będzie też dwuelementowy set, nie czteroelementowy. Będzie dawał nam plus 20% do crit damage i 3%, nie 3 dodatkowych obrażeń za każdy 25%. HP, które mamy, więc wartość tego setu na pewno wzrośnie, bo można go na przykład y, zamiast crit damage wykorzystywać. Ten set będzie nam dawał więcej, y, ale szczerze powiedziawszy, nie jest to jakiś set super w tym momencie. Nie jestem zachwycony tym setem. Dalej, y, no będzie to troszkę niszowy set, który można jako dopełnienie wykorzystać w tym momencie. Ale największym problemem tych dwóch setów jest sposób ich zdobywania No i ciężko będzie skompletować coś naprawdę dobrego Przez to jak no, niepopularny jest, jest live arena No więc to są zmiany dotyczące tych setów Dajcie znać w komentarzach jak się Wam te zmiany um, podobają Później mamy rebalans, tak? Minai i Queen Iwy to już omawiałem A teraz przejdźmy do nowych czempionów Pierwszy jest The Calamitous to jest e, czempion mityczny z Undead Horde, Ta frakcja jeszcze nie miała e, mitycznego czempiona, także w końcu się, w końcu się doczekała. E, tutaj po awatarze tak nie widać, ale to jest generalnie, e, bo widziałem już ten model, jest taka śmierć po prostu, śmierć. I zobaczmy, co tutaj się dzieje w podstawowej formie. Na A1 atakuje jednego przeciwnika dwa razy, każde uderzenie Odnawia zniszczone max HP o ilość z, o zadane obrażenia. Dodatkowo leczy go o 30% zadanych obrażeń. Jeżeli kogoś zabije, mamy tutaj dodatkową turę. Fajny A1 mocno wzmacnia przeżywalność tego czempiona. Plus no, przyda się to na, w miejscach, gdzie jak Ice Golem czy Hydra, nie Ice Golem, Fire Night Heart gdzie cały czas, czy Sun Devil, gdzie mamy niszczone max HP. Na A2 atakuje jednego przeciwnika 4 razy, każde uderzenie ignoruje 10% defensu No to sugeruje, że może tutaj naprawdę mocno uderzyć I każde uderzenie wrzuca inny debuff Block debuffs, decrease defense, weaken i decrease speed 4 bardzo dobre debuffy przy każdym uderzeniu, tak? Jest szansa na wrzucenie jednego z tych debuffów A3, mamy atak AoE w końcu To jest atak zawsze krytyczny ale wiecie, jeżeli każdy atak czempiona nie jest zawsze krytycznym, to, to jest coś, o czym można zapomnieć. No bo i tak chcąc maksymalnie wykorzystać czempiona, i tak musimy udać 100% crit rate, i tak więc to się może przydać. Tylko ok, w przypadku zakładam, że jeżeli jest weak hit, to i tak to będzie atak krytyczny. Chyba że to anuluje. wtedy, bo to jest jedyna sytuacja, w której widzę, że mogłoby się to przydać. Poza tym można pominąć jeżeli tutaj zabije kogoś, umieszcza Unkillable na tym championie na jedną turę jeżeli zabije dwóch lub więcej przeciwników, wtedy wrzuca Unkillable na dwie tury, ok może być przydatne pytanie jak mocno będzie jak mocno będzie uderzać, no i potem mamy jeszcze tutaj pasyw, leczy tego championa o 50% jego max HP na początku jego tury o, no tego championa Trzeba będzie zabić jednym mocnym uderzeniem, bo jeżeli nie, no to on będzie się bardzo dobrze leczył. Tutaj mamy pasyw, potem jeszcze A1, gdzie jeszcze o 30% zadanych obrażeń się wyleczyć może. Jeżeli, no mówimy, albo od razu go zabijamy, albo będzie się tutaj mocno leczyć. Aura zwiększa atak we wszystkich miejscach o 35%. Także to jest pierwsza forma. No pytanie jeszcze, jak mocno będzie zabijał, uderzał. To jest dla takiego nukera ważna rzecz. No i mamy tutaj drugą formę. Na A1 atakuje jednego przeciwnika. Przed atakiem transferuje debuffy z tego czempiona na cel. Nie, przepraszam, po ataku transferuje na cel. Jeżeli przeciwnik ma na sobie hex, wtedy transferuje to przed atakiem. Ok, fajnie, pozbędzie się debuffów z siebie. A2 ma atak. AoE przed atakiem usuwa debuffy z tego czempiona. Obrażenia rosną o 10% za każdy debuff, który e, e, na każdym celu. Ok, i ignoruje 20% defensu, jeżeli przeciwnik jest pod wpływem hexu. No to może naprawdę mocno uderzać, Przy, jeżeli będzie mieć dużo debuffów na przeciwnikach dodatkowo y, jeszcze Hex to on będzie naprawdę dużo defensu y, będzie mógł ignorować, to może być naprawdę bardzo mocne uderzenie A3 y, to też jest atak i przed atakiem umieszcza Hex na y, przed atakiem Hex i Decrease Defense na dwie tury ignoruje Life Barrier Poison Cloud i Allay Protection na cztery tury, no to jest dosyć Niespotykane to jest na hydre. to jest po prostu pod hydre zrobione. No bo Poison Cloud tylko na Hydrze może być Life Barrier. No, mamy już jednego czempiona, który wrzuca Life Barrier, ale głównie to też jest Hydra. Więc okej okay. ciekawy czempion na hydre wrzuci na nich Hex, Decrease Defense. Nie będzie problemu z tym, że są mój hity przy Poison Cloudzie. No a potem będzie mocniej. Uderzać. W pełni leczy tego czempiona za każdym razem, kiedy kogoś zabije pod wpływem Hexu. No, niestety, na Hydrze to już nie zadziała, bo głów na Hydrze nie zabijamy. One zmieniają swój stan, ale yy, tak naprawdę nie umierają. Dodatkowo zwiększy jego atak o 10% za każdego przeciwnika pod wpływem Hexu. Także, jak wrzucimy Hex, nie musi on tego robić, no to wtedy. Jego obrażenia będą rosnąć i aura jest taka sama. Wygląda naprawdę fajnie, aczkolwiek To jak już mówiłem, model tego czempionatu to jest po prostu śmierć, więc spodziewałbym się block revive Tak, block revive Tutaj, dlaczego nie ma No idziemy dalej Toshiro the Bloody Drugi champion i to jest pierwsza frakcja, bo mamy tam już Lady Mikage, bo to jest Shadowkin Pierwsza frakcja, która ma dwóch mitycznych czempionów. Teraz nie pamiętam. Undead Hordes na pewno nie miało jeszcze mityka. Nie pamiętam, czy jakaś inna frakcja jeszcze mityka brakuje. Chyba tak. To Ciekawe, że już mamy drugiego. Na A1 atakuje jednego przeciwnika. Mamy 50% szans na atak zaatakowanie innych czempionów, którzy mają na sobie Lich. Coś podobnego ma ma szalet, tylko on ma 100% szansę. po prostu atakuje potem wszystkich, którzy są pod wpływem liczu. Dodatkowo umieszcza Perfect Veil na sobie na jedną turę. Fajny A1. A2 uderza 4 razy losowo. Nie podoba mi się, że losowo. Każde uderzenie zwiększa atak i HP tego czempiona o, o 5% jeżeli jest w podstawowej formie o 100% może tak zwiększyć może tak zwiększyć te staty jeżeli cel jest pod wpływem liczu znaczy licza zwiększa swoje staty o 10 a nie o 5% dodatkowo obrażenia zadawane czempionom obrażenia rosną o 15% za każdego przeciwnika który ma na sobie licz Czyli, jak wrzucimy na czterech przeciwników, na przykład leech, no to 60% więcej obrażeń będzie zadawać. To może naprawdę mocno uderzyć. Tutaj tego nie widzimy, ale obrażenia tego czempiona oparte są na, na ataku i na HP. Więc on atakując tutaj, będzie zwiększał swoje obrażenia mocno, nie tylko przeżywalność. I mamy A3, atakuje wszystkich przeciwników. Umieszcza Increase Defense i Leech na dwie tury mamy dodatkowe uderzenie na jeżeli mamy dwa lub więcej debuffy na przeciwniku, czyli on sam jeżeli uda mu się wrócić oba debuffy, no to powinien dostać od razu dodatkowe uder... dwa razy tutaj uderzyć. A takie skille, kiedy dwa razy uderzamy, warunkowo jest drugie uderzenie bardzo mocno bardzo mocno uderzają. No i mamy pasyw, napełnia jego turmiter o 5% za każdym razem, kiedy atakuje kogoś pod wpływem yy, yy, licza. Zadaje 25% obrażeń takim przeciwnikom. Ok, czyli generalnie bardzo po, po, Połączmy ten pasyw jeszcze z tym A2, gdzie tutaj też zadaje więcej obrażeń, jeżeli jest liczne przeciwniku. Oj, to będzie piekielnie mocne uderzenie. Tym bardziej szkoda, że uderza losowo. Więc to jest podstawowa forma, idziemy do drugiej formy. Yy, atakuje wszystkich przeciwników, na A1 atakuje wszystkich przeciwników, 50% szansy na wydłużenie czasu trwania debuffów o jedną turę. Bardzo przydatne A1. Na A2 ponownie atak AOE, leczy wszystkich poza sobą o 10% zadanych obrażeń. Yy, wartość tego leczenia rośnie o 5% za każdego. Za każdy licz, który jest na przeciwnikach, czyli o kolejne najlepszej sytuacji czterech przeciwników na arenie o 20% jeszcze, czy na hydrze. Może być to fajne, fajne leczenie. Yy. I ponownie trzy ataki AOE umieszcza i decrease speed i licz na dwie tury. I dostaje dodatkową turę. To też jest fajne. Fajne A3. Oczywiście, pytanie jeszcze: jak mocno będzie tutaj uderzać? I mamy pasyw. Podwaja wartość leczenia, które on otrzymuje, kiedy atakuje przeciwników pod wpływem licza. A przeciwnicy, którzy mają na sobie ten debuff zadają mu połowę obrażeń. Czyli jego tutaj przeżywalność w tym momencie naprawdę rośnie. I tutaj mamy aure zwiększa HP we wszystkich miejscach o 35%. Tutaj aura też nie pominąłem, y, taka sama aura w obu formach. Także no potencjalnie będzie naprawdę bardzo dobry nuker. Y, tutaj mamy Eo Street, to jest nasza fragmentofuzja, ją już omawiałem więc ją sobie pominiemy i idziemy dalej. Jak zobaczyłem tego czempiona tutaj ten awatar od razu sobie pomyślałem pierwsze o Mińsku e, z Baldur's Gate. E, Falmont Mornsort. To jest legenda magic, typu atak Sacred Order i to jest kolejny z liderów frakcji tym razem dla Sacred Order. Z tym że tak jak poprzednich dwóch e, takich liderów to byli bardziej to były bardziej supporty które dawały, wzmacniały pozostałych czempionów. Tutaj poszli coś innego. Tu mamy Newkera, którego będzie wzmacniać obecność innych czempionów z tej samej frakcji. Na A1 atakuje jednego przeciwnika, leczy tego czempiona o 50% zadanych obrażeń. To może być naprawdę duży heal. A jeżeli mamy nadmiar leczenia, to umieszcza shield w wysokości tej, tego nadmiaru. Także nie dojrzeć się wyleczy, to jeszcze może na siebie fajny shield wrzucić. Hmm. Zaatakuje używając Burning Cage, czyli jego A3, jeżeli atakuje kogoś z frakcji Cor Corrupted Alliance. Corrupted Alliance to są Demon Spawn, Undead Hordes, e Dark Elf i na końcu Knights Revenant, więc wtedy zamiast A1 będzie używać swojego A3 zaraz dojdziemy do tego co A3 robi, na A2 mamy atak AoE yy, obrażenia zadawane przez ten skill rosną o 5% za każdy buff albo debuff, i debuff, nie, albo i debuff na celu yy, ignoruje 25% defensu jeżeli nie ma żadnych buffów na przeciwniku, więc pomyślmy sobie jeżeli przeciwnik ma nie, nie wiem, powiedzmy 2-3 debuffy na sobie. To zwiększy obrażenia o 5% za każdy. A przez to, że nie ma debuffów, to jeszcze zignoruje 25% defensu. To jest potencjał naprawdę bardzo mocny. Atak. Oczywiście trzeba będzie poczekać, żeby zobaczyć, jakie mam mnożniki i go przetestować. No i to A3 atakuje jednego przeciwnika przed atakiem. Usuwa wszystkie buffy z celu obrażenia rosną za, o 20% za każdy buff, który usunie. To jest fajny skill na obecną metę, gdzie mamy polimorf i mamy mnóstwo buffów na przeciwnikach. Aczkolwiek, no, pospieszyłem się, bo jeżeli usuwa buffy, to on będzie znowu podatny na ten polimorf. No ale zobaczmy, jak już mu się Uda to zrobić, nie zamienić się w owce, to potem mamy tutaj Sacred Order Unity. Jeżeli mamy jednego dodatkowego czempiona przed atakiem, kradnie te buffy zamiast e, usuwać. Nie będzie można tego rezystować. Obrażenia rosną o 20% za każdy ukryt, ukrad, skradziony, e, skradziony buff. Ok? Jeżeli mamy dwóch e, czempionów dodatkowo Sacred Order. Obrażenia zadawane przez ten skill rosną o 20% za każdą turę wziętą przez jakiegoś czempiona poza nim, przed jego turą. No to bardzo mocno może zwiększyć jego obrażenia. Tutaj tak, bo jeżeli będą buffy na przeciwniku, które skradnie, zakładamy, że nie zostanie zowcowany, to za każdy baw dostanie plus 20% do obrażeń, a potem jeszcze za każdego, kto się ruszył przed nim, dodatkowo zwiększy o 20%. I tutaj nie ma limitu, tak? Zwróćcie uwagę, tutaj nie ma limitu, że o 100% może zwiększyć, więc nieskończenie. No, znaczy, no, nie, nie, że nieskończenie, bo w końcu się musi ruszyć, ale o bardzo mocno może zwiększyć swoje obrażenia. Jeżeli ktoś go zbuduje w Stone Skin. Bardzo wolnego jak Ultimate Death Knight'a Wielu czempionów się przed nim ruszy To naprawdę piekielnie Mocno może uderzyć Problem jest taki, że to jest czempion typu Atak Więc jego przeżywalność tutaj Nie będzie najlepsza no, Ale na pewno ktoś wymyśli Fajny sposób na to, żeby go używać Dobra, jedziemy dalej Jeżeli mamy trzech czempionów z tej samej frakcji mm, Zaatakuje pozostałych Yy, przeciwników nadmiarem obrażeń, jeżeli początkowy cel zabije. A jeżeli tutaj spełnimy warunki, no to yy, raczej nikt nie będzie w stanie przeżyć. Ten drugi atak nie może być krytyczny, a jeżeli przeciwnik przetrw, przeżyje, to wrzuca trufir na, gwarantowanie trufir na wszystkich na jedną turę. No tutaj, no i pomyślmy sobie, że jeżeli będzie Skoraptor Alliance używać, to zawsze będzie tego używać, a nie A1. No i mamy jego pasyw obniża obrażenia, które on otrzymuje o 10% za każdą turę, którą ktoś wziął, zanim on się ruszył. Okej, okay. czyli to może pomóc, to może pomóc w przeżywalności jego, im więcej przeciwników, więcej się ruszy przed nim. Przed nukerem przeciwnika też, tak? No zazwyczaj nuker jest ostatni, więc załóżmy, ruszy się jeden, drugi, trzeci, trzy czym Trzech Czempionów Przeciwnika się ruszy, zanim y, Nuker się ruszy, to już mamy o 30% więcej redukcji, o 30% obrażeń Plus ktoś z naszych się może ruszyć No może być tutaj fajna, fajna res, y, y, redukcja obrażeń No ale tutaj znowu, jeżeli mamy Czempionów, to napełnia y, Napełnia Turmiter naszych Towarzyszy o 2% Za każdy Buff lub Debuff który umieszczą Jeżeli mamy dwóch, umieszczamy Revive on Death na jedną turę Jeżeli komuś z naszych spadnie HP Poniżej 50% Oj, to będzie bardzo upierdliwe I Przy trzech czempionach jesteś, Wszyscy są czym odporni Na obniżanie, na zwiększanie cooldownów Czyli to jest Kontra na Yumeko, na Warlorda Nie będzie się po prostu dało tego zrobić To jest naprawdę Bardzo dobry Passive. No i jeszcze mamy Aura zwiększa atak dla wszystkich o 30%, a dla Secret Order zwiększa jeszcze crit rate o 15%. Także no, wygląda to na fajnego lidera e, frakcji. Ale teraz przechodzimy do tego czempiona, który mi się najbardziej podoba z tych czempionów, którzy tutaj dodajemy. E, Wallmaster Authorion. jest to legenda magic typu atak z high elvesów. Na A1 mamy atak AoE. E, ten atak nie może triggerować kontrataków. Napełnia jego turmiter o 5% za każdego żywego przeciwnika po tym ataku. Czyli jeżeli nikogo nie zabije, no to zwi zwiększy swój turmiter o na arenie o, 5, o 20% na falach o 25% na hydrze. Na hydrze to zawsze będzie działać. Tak, no bo głowy, obcięte głowy hydry one są żywe więc na hydrze zawsze będzie używając tego zwiększać swój turmiter o 20% potem mamy falcon shot a2, podwójne aoe i od razu mówię, że to jest atak max hp, czyli dwa razy atakuje atakiem max hp pierwsze uderzenie 100% szans na wrzucenie block buffs drugie uderzenie 100% szans na wrzucenie decrease attack na dwie tury i napełnia jego turmiter o 5% za każdego żywego przeciwnika po tym ataku. To jest czempion stworzony pod Hydrę. Będzie się bardzo dobrze napędzał. Dwa buff, debuffy bardzo potrzebne na Hydrze i dwa ataki max HP tutaj. Będzie zadawał mnóstwo jeszcze obrażeń. Oczywiście to się przyda nie tylko na Hydrze, bo ataki max HP są przydatne w, w wielu miejscach, więc to będzie naprawdę bardzo dobry skill. I tutaj mamy A3. Umieszcza Increase Attack, Increase Accuracy i Increase Speed na sobie na 3 tury. Potem dostaje dodatkową turę. Czyli najpierw się buffuje, potem używamy A2, gdzie wrzuci dwa debuffy. Plus może być dobrym tankiem, Mischief Tankiem, bo będzie miał na sobie trzy buffy, wrzuca tylko na siebie trzy buffy. Więc jeszcze damy mu duży resistance, to jeszcze tą rolę może spełniać. I na koniec mamy bardzo dobry pasyw. Zwiększa jego max HP o 20% za każdego e, czempiona, którego e, zabije, albo głowę hydry, którą zdekapituje. Fajnie, że o tym pomyśleli, no bo ta pierwsza część by nie zadziałała na hydrze, ale dodali ten warunek, więc nawet na hydrze będzie zwiększał z czasem swoje max HP. Do 50 tysięcy może zwiększyć, więc im dłużej walka trwa, tym jego przeżywalność rośnie. Bardzo fajny pasyw. Także ten czempion jest naprawdę bardzo dobry. Wallmaster, Otharion nowa legenda z High Elvesów. Już mówię, że ja będę na niego polował. To jest jeden z czempionów, którego naprawdę będę chciał trafić. Ok, rozgadałem się. 20. Ponad 25 minut ten film już trwa, także mamy dużo nowych czempionów. Dwóch mityków, dwie dobre legendy, zwłaszcza Osorion Tutaj fajnie wygląda, plus rebalans dwóch setów. Dobra, z mojej strony na dzisiaj to będzie już wszystko. Mówi do Was Samael. Cześć!